Jej, pizza! Jej, witajcie! Witajcie bardzo serdecznie w naszej kolejnej serii, która będzie dosyć nietypowa. Z tego powodu, iż nie będziemy grali w jedną grę, tylko będziemy grali w każdym odcinku w inną część serii Papas coś tam, bo jest i pizza, i hot dogi, i makarony. I pizza jest chyba najstarsza, no ja ją już znam, tak sobie uświadomiłam, znam ją już ponad pół życia, bo jakoś chyba jak miałam 10 lat ją poznałam, jeśli nawet nie szybciej. Więc ogólnie z tego, co tam patrzałem po let's playach, są ludzie, którzy przeszli tę grę całą chyba. A to się da całe przejść? Znaczy całą. Doszli już do takiego momentu, że nic nowego się nie pojawia. To było 100 któryś dzień, że sam... Boże, dlaczego mi się pojawiają te powiadomienia? No dobra, no. Przecież wyłączyłem je. No i cóż. I na końcu tam sam ten papa Pedro, tak go nazywam. Przychodzi. Przychodzi. No i tyle. No ale nic. Tutaj chyba nie będziemy mogli sobie za bardzo postaci zrobić. Nie, w tych nowszych można. Czekaj. Co już gdzieś pisałeś? A, kurde. Co? Nic, już myślałam, że wiesz co. Aha, nie. Nie, 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 nie. Nie, nie dupa, nie chodziło mi o to. Dragogrunt, ojej. Jesteśmy jednym ciałem teraz. Tak. Dobra, papas. Zostawmy intro, bo to jest profesjonalny. Tak. Nie wiem, chyba w każdą grę gdzieś z 5 dni. Tam, bo to ogólnie jest tak, że czym się różnią te dni? Nie tylko od tego, że jest więcej klientów, większy zapierdol, ale też tym, że więcej rzeczy nam dochodzi. Jakieś składniki, składniki. W jednej grze, chyba nawet w Pankakeri, tam to nawet... opcja nowa dochodzi po jakimś czasie, ale nie doszedłem do tego momentu. No niestety my też nie będziemy tak dochodzić, no bo wiecie, ile można grać w tę samą grę, nie? No. Ale będziemy te początki ogarniać. No dobra, to... Znaczy, samouczek jest fajny, ale jak już się grało w inne części, to jest dosyć wkurzający, bo on konkretnie każe ci coś zrobić. Nie... Można by go skipnąć, nie? Nie możesz, kurde, położyć pizzy na piecyku w tamtym kącie. Nie, musisz w tym, na który ci wyznaczają. No i co? I przychodzi taki petent, take order, Cooper, szkoda, że nie Coomer albo Boomer. A, no tak, o twoje ulubione postaci ostatnio. Tak. Musisz najpierw przełożyć do góry. A dobrze, przepraszam, bo to nie, to inaczej nie zrozumiem tego. Czyli nie, no jakby ogólnie tam spoko samouczek, ale wiecie, w sumie fajnie jakby można go było sobie przeklikać. No szybko. I teraz tak, on chce, żebyśmy położyli 4 plasterki salami, ale tylko na połowie pizzy. Tak, to ma sens, ale cóż, no. To znaczy wiesz, może w połowie chciał margarita, a w drugiej połowie jednak z tym. No. Całym tym. Właśnie co to jest? Jakaś... mozzarella? Mi się kojarzy z tym, jak to się nazywa? Salami. Salami. Znaczy nie, dobra, mięso salami. Mi chodziło o ser, wiesz? A, okej. Okay. A dobra, nie mogę tu przyłączyć. Co, mam już zabrać je? On chce na 5 minut, dobra, widzisz tam? Okay. A widzisz, samouczek jest potrzebny. Teraz będziemy ciąć... się. Też. No niektórzy chcą tam na kilka kawałków, to wyszło bardzo nierówno, ale to nic. No i tipy. Tu chyba jeszcze, w tej części nie ma czegoś takiego, że można kupować sobie meble chyba. Nie, właśnie tutaj nie ma tych opcji, raczej zrobienia tego salonu. Jest i grubas, wiadomo, że będzie chciał dużo. Potem na pewno, jak będziemy nagrywać kolejne części, to będziemy robić jakieś śmieszne postacie. No. Takie stosunkowo śmieszne, czyli siebie. Jesteśmy tacy śmieszni. Ej, w ogóle ostatnio czytałem pastę, gdzie koleś powiedział, że gdyby Giuseppe była na całym świecie, to nikt by nie robił normalnej pizzy we Włoszech, bo tylko wszyscy by Giuseppe jedli, bo ona jest taka zajebista. To jest nadpizza. Jest, ale my z mojej pizzerii w Eichrowie uwielbiamy salmon. Salmon. To jest jednak łosoś. Lepiej niż gruzepkę. Nigdy nie lubiłem pizzy z tuńczykiem, ale to nie jest tuńczyk. To jest łosoś właśnie. Jest ta szarotka, to się nazywa? Kurde, zapomniałam. Nie szarotka, to się jakoś... Nie, inaczej.
Kurde, tak? Kurde, będę się teraz zastanawiać, co to jest takie ziółko, taka... Tak. To jest bardzo podobne do sałaty, niesamowite. Nie, zupełnie nie. Wygląda jak mlecze trochę. Tak, wygląda jak mlecze. Zapomniałam, jak się nazywa. O, i jeszcze z ostrym sosem. Chili. I to jest po prostu. Ostatnio jedliśmy z czosnkowym, ale to. No nie było po prostu. No. Innego. Ale też dobre. I to jest chyba moja ulubiona pizza. Aha. Nie, to szalotka na pewno się nie nazywała. Nie. Kurde, ja... Roszponka. Roszponka to się nazywało. Mhm. O, drugi dzień. Mieliśmy pierwszego dnia aż dwóch klientów. Mogę teraz ja? No. Jej. O, ten sam przyszedł. A właśnie, nad nimi się nie pojawiają dymki, że weź zamówienie, tylko tutaj, nie? Aha. A w tych nowszych raczej nad nimi. Tak. I w sumie tutaj zawsze każdy chce to samo, nie? Czyli jak ten przychodzi i mówi, że chce 4 salami na połowie, to tak już będzie. Aha. Ale podejrzewam, że on się w późniejszych dniach może nie pojawiać, nie? Bo to jest jednak trochę za proste, nie? Ja nie wiem, czy oni po prostu losowo wtedy też nie przychodzą, ale no nie wiem. A nie, on i tak to sobie tylko na 5 minut, to ją zaraz trzeba zdjąć. No. W niektórych grach tej serii można jeszcze robić rzeczy na zapas. Na przykład tak robię w robieniu hamburgerów, że tam macie jeden typ... Jestem już na tym, dobra, teraz nie ma. Tam macie jeden typ steków i po prostu robię je na zapas i wydaję je. Tylko że tam jeszcze jest to, że można je różnie podsmażyć, nie? No. Ja ostatnio w kurczaka grałam, nie? Tak jak wiesz, dzisiaj na chwilę graliśmy. No, są właściwie z tej serii gry trudniejsze i łatwiejsze. Różne. To różne. Zależy. Mi się pączkarnia początkowo nie spodobała, dlatego że... Tam jest jakiś jeden moment, gdzie jeżeli coś zrobisz w złej kolejności, to nie możesz wrócić do tego. I też bardziej chodziło o ikonki, że zarówno z nadzieniem, jak i z polewą były te same ikonki. No, tylko w innym miejscu. No. No, widzę, że tłum... Tu aż pół godziny, widzisz? No. Niektórzy to w ogóle surową pizzę chcą wpieprzać. No. No nie, dobra. O, jest i knur. Knur czarny. Wspaniale. Właśnie, my się tutaj uczymy naszego przyszłego zawodu, nie? Tak. Tak. Znaczy ja będę miała zawód bezrobotny. Nie. Bezdomna. Zawsze lepiej mówić freelancer, nie? Okrutne. Chcesz teraz ty? Ale, no dobra. Ale ja już zrobiłam 15. Dobra, to musimy się wymieniać. To na pół godziny miało być. Jo. Dobra, to tego. Tego ten. To, w sumie nie wiem, że aż 5 dni na tym wytrzymamy, bo trochę nudne. To zdejmiemy, nie? Za chwilę? Czy już? Już! O, już. Na 4. To jest to. Oh. No, krzywo! No. Ale poczekaj, jeszcze te zdejmę, nie? Ale poczekaj, bo ona się trochę zmieni. No. Teraz. I to finish. Aha. No, musi. I zobacz, mam ktoś nie stoi. No, spoko. Ja nie mogę grać takiej gry, bo pomimo tego, że na przykład nie jestem głodna, to ona się staje głodna. No. Masakra. To jest ten problem. A, jak tak w te pancake'i grałem, tak Ale bym sobie zjadł takiego racucha. Dobra, co on chce? 6 oliwek na jednej połowie pizzy. To ma sens. Wow. Tu proszę. W ogóle wyobrażam sobie, ktoś tak dokładnie chce mieć wyliczone oliwki na pizzy. Tak. I ani spróbujcie mniej mi dać, nie? To, o, ten tutaj widzicie, jakieś finezyjne kształty chce. Finish order. Yeah. Dobry czas, ja. Wymieniam się. On ile już, to... już. A, dobrze. Przepraszam. Już. Tak? 4. Tak. No, tak sobie.
proszę pana, ja chcę połowę pizzy gównianą, a połowę z oliwkami. Chociaż czy ja wiem, czy z samymi oliwkami to bym to zjadł. Aha, już koniec, fajnie. No. Ej, ogólnie nie mam nic do margarity. W sumie jest dobra, ale skoro mam możliwość wybrania dodatków, to wolę z nimi. Ale wiesz co, ja się obraziłem na tę grę, bo tu nie ma pizzy z ananasem. Nie ma? Do końca nie ma? Chyba nie ma. Nie wiem nawet. A bo potem... Okej, okay, Big Pauli. Bo coś tam z rybkami potem ten jest. Ten od początku jest chyba zawsze, nie? No. Bo ogólnie potem się ryby pojawia. Chcesz ty? No, spoczko. Dzień trzeci. Znowu knurzysko przyszło. Znowu przyszło knurzysko. No powiedzcie mi, czy on nie przypomina wam jakiegoś znanego polityka? Ej, te włosy! No mówię, no te włosy. Ej, no serio? Włosy i tusza. Tusza. Weź mu utusz. Utuszę mu pizzę. Na patel, weź major na patelni sobie odgrzeje. Wy się śmiejecie, a już ten. Myśmy raz. Ale on chce mieć dźwięk. Myśmy raz z kolegami robili pizzę na patelni. To znaczy oni robili, bo ja byłem na tyle mądry, że kupiłem naleśniki, nie? No. Tak. Ale nie, no dobrze smakowało, dobrze. Znaczy tak mówili, nie? Pizza zawsze jest dobra. Nawet zamrożenie od razu. Tylko nie jestem pewien, czy to była pizza, czy była zapiekanka, ale w sumie jeden. No. O, teraz przyszedł drugi. Mhm. Czekaj, czy ten grubas praktycznie z surowej pizzy nie chciał jeść, czy nie? Nie, zobacz tutaj. A, dobra. To ten! Ten chce surową. A, tam po co? Po co się starać? Prawie w tym samym momencie będą wyjęte. O tak. Ale widzisz, my nawet tego ciasta nie robimy. My mamy gotowe ciasto. Tak wyjmuj. Jeszcze nie, jeszcze spoko. Teraz. Sorry, tutaj jesteśmy. Cztery kawałki. Cztery kawałki. Inaczej nie chcę być. Ty specjalnie zrobiłaś, nie? Co? Krzywo? No kurde, jak to było krzywo? A, bo ja, wiesz co, ja słuchałam, co ty mówisz i nie patrzyłam, co robię. Chcesz teraz ty... Dobra. Mnie skrytykowałeś. Przepraszam. I tak bym nawet nie zwrócił na to uwagi. Ej, to też jest. Wiem. No ja już mogę powiedzieć, że to specjalnie, ale widzisz... W sumie tam było 10 kawałków, bo było w środku takie malutkie. A no? A już pewnie dawno klienci czekają, no. Take order. Dobra. A niech czekają. Kingslay. No, witam. Nie możemy grać w tym, w Hot Doggery, tego co pamiętam. A. Dobra, co ten? Zrób najpierw tamtą, bo ona się dłużej robi. Tak? No, pół godziny. A, okej. Make. To ona chce po prostu pieczarki na połowie. To chyba jest jego pizza, czy nie? Czy jej? A nieważne, dobra. Jej, bo ona jest czwórką. A, dobra, dobra, spoko, ona jako czwarta spoko. Przyszła. Dobra, przejdźmy tutaj. Make pizza. Okej, okay, ona chce... Znowu ona. Czy on? A nieważne. To chce. To co? Ale ja to prosto... Ktoś tam jeszcze przyjdzie, czy nie? Weź zobacz. Jest. Czekaj, Jezus, zaraz. Smak. Zaraz go może obsłużę. Tylko najpierw muszę tę pizzę wyjąć. Nie, zdążyłbyś. My byśmy sobie na setnym dniu nie poradzili. No. Już nawet na, nie wiem, dziesiątym jak, byłoby. Jak tu są w ogóle same miejsca, wiesz, na cztery pizze. Tylko i wyłącznie. Ale o to też prawda. No pewnie niektóre trzeba trochę szybciej na przykład wyjmować, czy coś, aby nie zabierało za dużo, wiesz, aby szybciej to, nie? No. Robić. Into Owen. A ta?
Czy jeszcze, czy pół godziny ona miała być? Ta na pół godziny miała być. A dobra, to rób tamtą wtedy już. Czekaj, tak? Tak. Wiesz, lepiej sobie ładnie tam rozkładać te zamówienia, bo to właśnie się gubi potem, nie wiadomo co z tego. O, krzywo, nieważne. A, długo czekał, no to... Dobra. No, się już pokupiła. A tamta ile? Tamta też, 5 minut miała być. Troszeczkę dłużej. Trudno. Takie, że... Czy nie? Ona miała być na 100. Nie, na to pół. To jest ta. To jest ta? Dobrze. A. Kurde, bym się już... Ja nie myślę dzisiaj. Dlatego musisz sobie ustawiać dobrze... zamówienia na pieniądze. No. Dobra. Teraz piąteczka. No, trochę się spaliła. Znaczy spaliła się. No. Stała się normalna. Nawet nie. Seri tak nie jest skupiony. No, on lubi z surowym... A, no temu się nie podoba pieczenie, bo... Właśnie. Może nie... Za bardzo dopieczona. To co, kończymy na tym? Właśnie nie wiem, bo tak w sumie to jest no, to samo, nie? Ciągle. No. Szkoda, że jakoś kurde nie ma więcej tych dodatków już czy coś, no. Ale niestety no tak se. No, ale poza tym to co pamiętam z tej części to to, że on jest większość bardzo czasu bardzo zadowolony. Taki no przychodzą. Ale wiem. No dobra, to może się pożegnamy. Tak, mam nowego klienta, dlatego się pożegnamy. I no, do następnego. Pa.